Za przestępstwa publiczno-skargowe, pierwsze, posłużenie się fałszywym dokumentem w 1999 roku, 103 zł, bez przesady, proces trwał 16 lat. To wie pan, gdybyśmy mieli tutaj na sali nawet urzędującego prokuratora sędziego i powiedzielibyśmy mu, nie wydają się kwestie winy, że po 16 latach procesu skazujemy człowieka na karę bezwzględną pozbawienia wolności, to on by nam powiedział, że to są bzdury. Toczy się wobec mnie siódmy raz uchylone również postępowanie o to, że, cytuję, proszę Państwa, do sprawdzenia Sąd Rejonowy w Wyszkowie. Siódme postępowanie od początku. Oskarżam Zbigniewa Stonogę o to, że w nieustalonym miejscu i czasie uderzył nieustaloną osobę celem zmuszenia jej do zwrotu nieustalonej wierzytelności. Kto z Was to wierzy, że tak literalnie brzmi zarzut? Nikt. Nikt. To jutro opublikuję na Facebooku. Wie Pan, wdrożenie przeciwko jednej osobie tylu spraw karnych, ja jestem Rockefellerem, że pozradziłem sobie z tyloma, że tyle uniewinnień, że tyle tej złośliwości, tej determinacji we mnie, ale gdzieś po drodze można przegrać, prawda? No i to się zaczął teraz etap przegrywania Stonogi. Ale nie mam sobie do zarzutu. Nikomu życia nie zniszczyłem, nikogo nie okradłem, nikomu nie odebrałem smaku życia i nikomu nie zamordowałem matki. I zrobię wszystko, by ci, którzy to robili, czasami jako sędziowie, posłowie, senatorowie, prezydenci, trafili tam, gdzie ich miejsce, do więzienia na wiele, wiele, wiele lat, do niebytu społecznego, do oceny społecznej, bo my dzisiaj szybko w tych różnych mediach ludzi oceniamy, widzimy, ktoś jest wyprowadzany w kajdankach, to znaczy, że jest przestępcą, a te skurczybyki doprowadzili do tego, że tysiące osób odebrały sobie życie, tysiące matek zamordowały swoje dzieci, tysiące ludzi zamordowało całe swoje rodziny i mówią o Polsce, nie o Ameryce i nic się u nas dalej nie dzieje. I naprawdę proszę Was o to, byście przestali też się, może bać to złe słowo, ale podnieście głowę do góry i jak nie na Stonogę, to idźcie i zagłosujcie na kogokolwiek, byleby nie na tych ludzi z tamtego układu, byle nie na kolesi z okrągłego stołu, bo oni są moralnie wyzuci z ludzkich uczuć. To są antyludzkie partie i tam się liczy tylko partyjniactwo. Tylko partyjniactwo. Człowiek się... Ja będę do końca życia żałował, że nie kupiłem nagrania audio-wideo z odprawy w Pewronie. Bo przyszedł taki dziennikarzyna, a ty, Stonoga, masz pieniądze 200 tysięcy, dam ci fajne nagranie. I szkoda, że ja go nie kupiłem. Bo jakbyście usłyszeli, jak dyrektorzy różnych departamentów mówią na ludzi kalekich, jeśli chodzi o kończyny dolne, jeśli chodzi o kończyny górne, jeśli chodzi o wodogłowie dziecięce, to by się ze stołu poprzewracali. Żałuję, będę żałował do końca życia, że tego nagrania nie kupiłem, bo jego już nie ma. Także oni nas traktują, my jesteśmy traktowani, my społeczeństwo, zwykły człowiek. Nieważne, czy się ma kasę, czy się kasy nie ma. Tu nie jest ważna kasa. Tu ważne jest to, czy jest pan człowiekiem z tego układu lub dzieckiem człowieka z tego układu, wnuczkiem, a nie to, jaką pan skończył szkołę, ile ma pan na koncie. Falenta. Prawda? Pacjent nie z układu, no to próbował ze służbami. No jak skończył, widzimy. Fajnie, że obnażył trochę patologię polskiego życia publicznego. Bardzo proszę. Panie Zbigniewie, mam pytanie. Jakie będzie pana stanowisko, jeżeli chodzi o umowy śmieciowe i płaca minimalna 1286 zł? Drugie to Wojsko Polskie, wzmocnienie go. Czy byłby pan za przywróceniem poboru powszechnego, tak jak sprzed kilku lat? I chodzi mi jeszcze o działania policji i prokuratury. Pan Kamil pewnie tu najlepiej to wie, bo należałoby zrealizować plan i stosuje się, młodzi na pewno tutaj dużo wiedzą, chłopaki zwłaszcza, polowanie na nich. Czy będzie pan chciał to zmienić? Proszę pani, ja nie wiem, gdzie pani stoi. A, to. Dzięki. Proszę pani, w
Fajnie by było teraz naobiecywać. W ogóle nie jestem przygotowany do odpowiedzi na taki temat. Na dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o wojsko zawodowe w Polsce i zasadniczo służbę wojskową, to tam dzieją się rzeczy, które wołają o pomstę do nieba, bo do mnie ci żołnierze piszą. I nie zawsze są to szeregowi zawodowi i nie zawsze są to podoficerowie. Zdarzają się też oficerowie. Więc ja myślę, że niewiele odbiega potrzeba zmian w służbach mundurowych, takich jak Policja, Straż Miejska, ABW, do Wojska Polskiego. Ale nie jestem przygotowany na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, bo jestem zielony w tym temacie. Nie przygotowałem się. Także nie będę tutaj, wie pani, kombinował, bo jestem w Krakowie, a tutaj artyści teatralni są lepsi od pana Stonogi. Przepraszam najmocniej, nie przygotowałem. Ja o tym w pewnym sensie już dziś mówiłem, że trzeba bezwzględnie wprowadzić poprawki do naszego prawa, które uniemożliwią policji takie postępowanie z młodzieżą, bo ta młodzież traktowana dziś tym prawem przez naszą policję i tym, proszę pani, trochę bezprawem, nadużywaniem uprawnień, ona nie jest w stanie wyrosnąć na młodzież, która stanie chłopak, szczególnie 18-letni, i będzie tego policjanta szanował tylko dlatego, że widzi człowieka w mundurze. Bo on jest od 14-15 roku życia tak przez policję traktowany, że on nie jest w stanie tego człowieka uszanować. Więc tutaj zmiany w sposobie podejścia różnych służb mundurowych do społeczeństwa, nie tylko ludzi młodych, ja myślę, że to nie jest wbrew pozorom duży koszt, żeby zamontować takiemu policjantowi jednemu w patrolu urządzenie utrwalające obraz i dźwięk przez całą służbę. Jeśli by, proszę pani, uzyskać korzyści i oszczędności z likwidacji Straży Miejskiej i wprowadzenia w ramach tego departamentu odpowiednio do policji, to myślę, że taka inwestycja, może dziś taka kamera z dużym... Proszę pani, tak jak mówię, to jest potrzebne, bo to jest bardzo szkodliwe społecznie. A muszę pani powiedzieć, no tak pół żartem, pół serio, że właśnie moim takim dość dużym sukcesem jest to, że Stonoga dzisiaj, jak oni nie noszą tych służbowych kamer, to ich małolaci cały czas nagrywają. Jakbyście zobaczyli te filmiki na moich mailach, maili dużo nie dostaję już teraz, tak 1500 na dobę. Tylko trochę gorzej z telefonami. Z drugą, panie Zbyszku, pijemy z chłopakami, manda nam na lico teraz. A przyjąłeś? No tak. No to idź na pocztę zapłać. Nie? No bo już nie ma wyjścia, ale są takie telefony. Ale pani poruszyła bardzo ważną kwestię. Ja nie jestem przygotowany w części wojska. Natomiast w części podejścia policji do ludzi młodych to absolutnie uważam, że powinno. Ale wie pani, to jest też kwestia zarządów policyjnych. To jest kwestia oficerów. No bo co ten policjant ma zrobić, kiedy on zostanie jak pies potraktowany na odprawie przez swojego przełożonego, który mu mówi w bardzo niewybrednych słowach. Jak będzie zdawał służbę, to ja chcę 200 mandatów. Ja teraz wymyślam, bo nie wiem ile. 100, 200, 10, 50. I ten policjant kogo najłatwiej upoluje? Jak złapie starszego chłopaka, dziewczynę wykształconą, czy niewykształconą, to sobie jakoś poradzą, tak? Odmówią księcia, a to a mało lat, dwa razy dostanie sorry z plaskacza i mandat podpisze, bo tak to wygląda. Bo tak, jak nie podpisze, to się go przeszuka osobiście, niekoniecznie na komendzie, tylko przy samochodzie policyjnym i on podpisze i wynik zrobiony. Tym kosztem tego dzieciaka, kosztem uczenia tego dziecka pogardy dla prawa, proszę pani, i nienawiści dla służby mundurowej. Kto z państwa był na moim pierwszym spotkaniu tutaj parę miesięcy temu? O, mało z państwa. Proszę państwa, ja o tym mówię w miastach, jak się nadarza sposobność. Pamiętacie ten chory film z tym policjantem, którego wyrzucam od siebie, tak? Nie ma czym się chwalić. I tak wcale nie było. Po tym, co mi zrobiono, z moimi przyjaciółmi w Warszawie otworzyliśmy spółkę komandytową, kancelarię adwokacką. I ja mam sztab moich przyjaciół, adwokatów, którzy zajmują się razem ze mną
wieloma sprawami, tak? Obsługujemy między innymi celebrytów różnych, przeróżnych polskich. I myśmy zawiązali taki pion bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonariuszom służb mundurowych, bo częstokroć ten żołnierz, ten policjant, ten celnik, służąc państwu przez 10, 20 i więcej lat, zostaje przez byle kogo pomówiony, trafia jak śmieć rano z wnioskiem aresztowym na dołek, siedzi, zostaje później zazwyczaj tymczasowo aresztowany. I ja tych ludzi, proszę państwa, 92-7 mamy, czyli 12, dobrze mówię, 27, 8 lat bronię za darmo. Jestem szefem pionu bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonariuszom służb mundurowych. W 2014 roku miałem kilkadziesiąt uniewinnień i kilkanaście przywróceń do służby. I ja byłem przekonany, że na plac tam akurat, bo ja blisko też mieszkam tego placu przy Modlińskiej 335, przyjechała sobie załoga ruchu drogowego na przerwę, na kawę, bo do mnie nieraz przyjeżdżali. Uśmiechnięty wychodzę, widzę, że z prewencji człowiek mówi, proszę pana, prośba, proszę wyłączyć te sygnały dźwiękowe, bo obciach pan robi, tu samochodami handlujemy. I on mówi, pocałuj mnie, pip. Wtedy dopiero wówczas wyjmuję ten telefon, mówię, ty chamie, tam zabrałem. Także to był taki atak na niego przez brak szacunku do tego, co ja robię. A ponieważ był z Białęki, z komisariatu, w rejonie którego zamieszkuję, to doskonale wiedział, czym ja się również na co dzień zajmuję. Więc nie, nie jestem wrogiem policji i nie jestem wrogiem każdego funkcjonariusza tego państwa. Nie jestem wrogiem każdego sędziego i każdego prokuratora, bo gdyby nie przyzwoity prokurator, bo gdyby nie Grzegorz Giedrys i Grzegorz Masłowski z białostockiej prokuratury, to do dziś siedziałbym w więzieniu, bo by nie zbadali tych moich oprawców i nie doszłoby do tego, do czego doszło, że swoich oprawców pociągnąłem do odpowiedzialności karnej, że ja pozamykałem urzędujących prokuratorów, oficerów Komendy Głównej Policji i tak dalej. To nie jest tak, że w naszych służbach państwowych pracują sami źli ludzie. Byłoby to po prostu nieuczciwe. Tam pracuje opór przyzwoitych, super fajnych ludzi, którzy się rozwijać nie mogą, którym się zabrania się być sprawiedliwymi i uczciwymi. I oni również do mnie piszą. I oni również się do mnie zgłaszają. Z tego co wiem, to w Krakowie będzie skandal, tak? Bo się oficer zgłosił tutaj, taki pewien. Chyba będzie odchodził ze służby. Oficer. Także to nie jest tak, Stonoga nie jest facetem, którego zamknięto do więzienia, a skoro go zamknięto i uniewinniano, to oznacza, że on we wszystkich widzi zło. Tak jak PiS we wszystkich, to nie z PiS-em widzi przeciwników, których trzeba niszczyć. No ale już was zagadałem, bo się kręcicie państwo. To co? Wyjdziemy na papierosa, porozmawiamy jeszcze, chyba że są pytania. Szanowny panie, mam pytanie pośrednio związane z tym naszym seryjnym samobójcą. Jakie jest pana zdanie na temat dostępu do broni palnej i nowelizacji zapisów na temat obrony koniecznej? Proszę pana, wyobrażę pan sobie Stonogę z legalnie posiadaną bronią. Taki Stonog w Polsce jest dużo, bardzo dużo. Nie, nie. Ustabilizować emocje społeczne, ustabilizować społeczeństwo, pokazać mu prawidłowe zachowywanie się na linii obywatel-państwo, państwo-obywatel i być może wówczas tak. Społeczeństwo w tej chwili jest zbyt bardzo rozżalone, by dać mu jeszcze broń. No, myślę, że to byłoby bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. Jakkolwiek, wie pan, postrzelać każdy może trochę gorzej lub trochę lepiej, lub trochę gorzej. Panie Zbyszku, jeżeli można zadać takie pytania jeszcze, czy chciałby pan wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? To takie jedno pytanie, a drugie, pana stosunek do odszkodowań dla Żydów i ewentualnie jeszcze jedno pytanie, czy może nam pan coś powiedzieć odnośnie Smoleńska, czy ma pan jakieś takie nam lepsze, ciekawe informacje? W Krakowie opowiedz o stosunku do Żydów. To nieprosta rzecz, dlatego że trudno na spotkaniu politycznym mówić o dramacie ludobójstwa,
ale trudno na spotkaniu politycznym nie powiedzieć o używaniu dramatu ludobójstwa do walki z Polakami. Ja chcę żyć w Polsce w takich czasach, kiedy mój rząd i moi ministrowie nie będą przytakiwali o polskich obozach śmierci. Ja chcę żyć w takiej Polsce, w której mój rząd nie przeprasza Żydów za to, że im robi krzywdę, bo największą krzywdę, jaką Polska doznała od całego świata, to jest właśnie kwestia żydowska. To my dzisiaj dla debili zza oceanu zostaliśmy wypromowani jako ludzie odpowiedzialni za Holokaust. Ja myślę, że nadejdzie jeszcze taki czas, kiedy Żydzi, nie mogąc krzyczeć ty antysemito, usłyszą od stonogi bardzo jasny i jaskrawy przekaz na temat tego, co Polacy, ci, którzy stonogę wybrali do parlamentu, myślą o Żydach w Polsce. Bo tyle krzywdy nie zrobił temu narodowi nikt niż Żydzi. I robią przez tyle lat, mimo że nasi ludzie oddawali, nasi rodacy, życie za nich nieraz i nie dwa. I to jest dramatyczna sytuacja. Jeszcze pan pytał o kwestię Unii Europejskiej. Nie jestem przygotowany na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, ale wie pan, wyjście z Unii Europejskiej to jest chyba rzecz przesądzona i ona się odbędzie poza społeczeństwem, bo my żeśmy uwierzyli w to, że Polska przeszła suchą nogą przez kryzys. Nic podobnego, proszę państwa. Polska w tym czasie nie płaciła składki członkowskiej. Za niedługo zapłacimy. Zobaczycie, jakiego kryzysu nie będzie w Polsce. Jak przyjdzie nam zapłacić teraz w 2017, później w 2019, drugą część, to zobaczycie, jak żeśmy przeszli suchą nogą przez kryzys. Że po chleb, jak dobrze pójdzie, to będziemy taczką pieniądze zawozić. Bo tak może być, bo idioci cały czas ludziom piorą mózgi, że wprowadzenie Polski do Unii Monetarnej w tej chwili byłoby samobójstwem gospodarczym. Tymczasem proszę zobaczyć, że w skali tygodnia, jednego tygodnia, prześledźcie to, żebym nie wyglądał jak idiota. W skali jednego tygodnia na eurze gra się między 3 a 6%. Tyle płacimy. Jak? Jak? Duża część polskiego importu jest rozliczana tratami. Wiecie, co to traty? Porozumienia wekslowe międzynarodowe. I większość polskich spółek musi kupować dewizy w polskim systemie bankowym. Jest taki departamencik NBP, który patrzy i wie, że do 20 danego miesiąca, to jest przykład zupełny, polskie przedsiębiorstwa muszą zapłacić 700 milionów euro. I wtedy nagle ten kurs euro zaczyna szybować do góry. Później jest etap importu towaru i opłacenia podatku VAT i innych, więc on się jeszcze trzyma. Jak deklaracje poskładane na wysokim kursie, już towar mamy w Polsce, to euro nagle leci z powrotem na 4,08, 4,02, 4,09 i prześledźcie państwo to, co ja mówię. To wyprowadzicie sobie wnioski jak Rockefeller, każdy z was będzie wiedzieli, że sobie 5% w miesiącu zawsze możecie zarobić. Raz w miesiącu to się odbywa. I nie trzeba być wielkim ekonomistą i finansistą, żeby to zaobserwować. Także wyjście z Unii Europejskiej, jak zaczniemy płacić na składki, to ja nie wiem, czy same się krzyki nie podniosą, że wychodzimy. Natomiast uważam skądinąd, że Unia Europejska, ten cały zamysł, też naszych braci górali za wzgórz Gola, się pomału wyczerpuje. Bo jeszcze liczyli, że trochę przecita otwarcie Ukrainy na Unię, że może Łukaszenkę się jakoś, bo tam jeszcze te nadwyżki produkcyjne byśmy wrzucili, no ale Putin pokazał, gdzie raki zimują i nie będzie na razie Ukrainy w Unii Europejskiej ani Białorusi. Więc zaczynamy dochodzić do ściany. Kto z państwa kiedyś w życiu, jako dziecko czy nastolatek, grał w Eurobiznes czy Monopoly? No
I co się działo, jak już mieliście wszystkie miasteczka zabudowane i kasy i każdy stawał i go płacił? Gra przestała być fajna. I tak jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. To pomału się kończy. Tylko Polska na pewno nie jest jednym z wygranych. I to jest smutna perspektywa. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Mam takie pytanie, nie wiem, czy widział pan film Urbana, w którym powiedział, że rzuciliśmy wasz los na życia stos. Co pan o tym myśli? Wasz los? Rzuciliśmy was, wasz los na życia stos. Nie, nie oglądałem. To jest bardzo ważne pytanie. No śmiesznie jest, ale nie oglądałem, po prostu nie oglądałem. Krótki film rzuca polski szalik na ognisko i mówi te słowa. Proszę pana, Urban, no kurczę, mnie nie przeklinać, a tam inne słowa nie pasują. Urban to jest śmieć. Moralny, życiowy, to nie jest Polak. To jest taki, wie pan, karykatura człowieka. I ja nie wiem, czy to, co ten facet robi i mówi, ma i może mieć jakiekolwiek znaczenie dla prawdziwego Polaka. Ten facet nie zasługuje na nic. Pamięta pan, a widział pan film, jak Stomaga chodzi po redakcji Urbana? Widziałem. Widział pan? Przemek Świkliński, tam jest taki Przemek Świkliński, recenzent mojej książki, bo kończę książkę i dałem do Przemka, bo on miał jedyny czas, żeby mi to dokończyć. On jest tam zastępcą redaktora naczelnego. I żeśmy sobie ja przepraszam, zrobili, wpuścił mnie tam i tak sobie ponagrywałem. No. Takie są kulisy wejścia Stonogi do Urbana. No. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. Mówimy o kwestii komunistów, że trzeba czerwonych wypędzić z Polski, ale jeszcze jedna duża grupa społeczna, narodowość, o której nie mówimy. Mówię tutaj o Żydach, nie jako antysemita, tylko mówię tutaj o Żydach, którzy rządzą i decydują o wielu bardzo ważnych rzeczach. Co z nimi? Ale co pan wygaduje? Żydzi nie decydują o wielu ważnych rzeczach. Żydzi w Polsce decydują o wszystkim. Żydzi w Polsce decydują o wszystkim. I co z tym? Nic z tym. Nikt dzisiaj nikogo nie będzie bił i prześladował, bo nie w tym rzecz. To nasz obowiązek dzisiaj pójść i oddać swój głos w sposób świadomy. Ja nie mówię koniecznie na Stonogę, ale dla takich ludzi, którzy korzystając z demokratycznych środków prawnych, tych ludzi usuną. Bo ja, pan powiada, że w większości o wszystkim decydują Żydzi. Proszę państwa, no. Zaraz wiecie, że jestem antysemitą. Przecież widzicie, że nie jestem, nie? Nie, ja podzielam na daję rację. Dlatego tu jestem. Panie Zbigniewie, jedno z ostatnich pytań. Powstał taki nowy wynalazek, nowoczesna.pl. Właśnie, no tylko synonimów może być wiele, natomiast gdzieś tam pochodzenie tego jest doszukiwane, ludzie powiązani. Masoni. Czy to są ci ludzie, którzy... Bo powiem tak, wielu młodych ludzi, dość znaczna, myślę, że te pięć oczek uda się im przeskoczyć. Czy to nie jest tak, że jak ostatnio ten mem był taki tonący statek PO i odpływająca teatra pod tytułem nowoczesna.pl, czy to nie wygląda w ten sposób, że szuka się koalicjanta, że PSL może być faktycznie już poza tymi wiejskimi gminnymi ośrodkami nieobecne i może nie przeskoczyć tych pięciu oczek, że w konsekwencji PO szuka faktycznie tego koalicjanta. PSL się ostatnio gwarantuje panu, bo to jest elektorat tych ludzi wsi, który jest bardzo lojalny wbrew pozorom. Natomiast jestem nie podzielam pańskiego założenia, pańskiej hipotezy, że Nowoczesna, czyli Balcerowicz Zeitung wejdzie do tego, do parlamentu. Możemy się umówić, że jak ta Nowoczesna.pl wejdzie do parlamentu, to Stonoga będzie panu robił rano i nosił herbatę. Pasuje panu taki układ? Pasuje, panie Zbyszku. Ja jestem z Świętokrzyskiego, tam jest taka gmina Kazimierza Wielka, to jest
najbardziej zielona gmina chyba w Polsce. Dlatego mam taki pogląd lokalny, ale patrząc z punktu widzenia właśnie tej lokalnej społeczności, przestrzenie nawet w tych zielonych gminach jest tak duże, że być może te pięć oczek może być nieosiągalne. Poza tym była jeszcze jedna kwestia. Marszałek województwa świętokrzyskiego, kandydat PSL na prezydenta, podczas swojej kampanii spotkał się z mocno, jak on to powiedział, zaprowadzą środowiska PSL-u i to środowisko nie jest tak jednolite, jak było wcześniej. No i w tym cała nadzieja. Być może, być może. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Kto z Państwa jest zadowolony, że rzekomo nie będę przeklinał w przestrzeni publicznej? A kto jest niezadowolony? O, chłopaki. Mogę powiedzieć? Nie, no. Ja mam takie jedno pytanko. Tak? Tutaj. A propos wulgaryzmu, bo tak właśnie sobie myślę. No nie wiem, jak ktoś nam rozbija szybę w samochodzie, widzimy takiego delikwenta, to nie mówimy mu, proszę pana, proszę zostawić tą szybę, to jest mój samochód. Tylko mówimy uciec. Ktoś kradnie nasze państwo, krada moje, pana, tutaj znajomych kolegów. I co, mamy mu mówić, proszę pana, proszę przestać? Pana, no z punktu widzenia dobrego wychowania, to powinniśmy, wie pan, no mówić, drugi złodzieju, bardzo cię proszę, nie kradnij mi tego, bo ciężko pracowałem na to, nie? Zazwyczaj mówimy inaczej, ale fakt faktem, że dużo ludzi, którzy może chcą się do nas przyłączyć, zrażała ta sprawa, albo po prostu najzwyklej w świecie nie wypadało im podłączać się do projektu, projektu, który jest ciągnięty przez takiego, no, chamka, nie? Ja tą maskę chamka sobie założyłem, bo nie wiem, czy do Państwa taka argumentacja dociera, że tych kumpli w tym IPSOS-ie zapytałem, słuchajcie, ile ja musiałbym zapłacić za taką kampanię, na podstawie której dotarłbym do takiej ilości ludzi, upsa, jak ta moja, a oni mówią, no tak o 15 milionów złotych. A tak? No to co? Wyzbycie się na chwilę kultury osobistej, pożywka dla... Ja sobie poradzę, dziękuję. Tak. Pożywka trochę dla Michnika, ten Der Jude Zeitung i myślę, cel osiągnięty, cel, początek celu, bo teraz właśnie zmiana języka, choć powiem Państwu taką rzecz, to tak jakbym tutaj w Krakowie gdzieś na rynku spotkał taką starszą panią. Żoliborz jest bardzo ważnym dla ludzi starszych miejscem w Warszawie. I idzie taka starsza pani, to nie jest wlewia, chyba nawet ją mam nagraną, tak, Kamil? Mówi, pan stonoga? Tak. No niechże pan zaczeka, ja muszę pana uścisnąć. A dlaczego? No ja w życiu nie, ja w powstaniu walczyłam, że kiedyś to mi powie ktoś im prosto w oczy. Ja o tym całe życie marzyłam. Ja panu tak dziękuję, panie stonoga, to skurwysyn. A tak na poważnie, kończąc, bo chcę z Państwem jeszcze porozmawiać sobie tak na luzie, a tak na poważnie, będę to powtarzał, bo widać to później w internecie, gdzieś tam na tych, pan tutaj dyrektor, ojciec, reżyser wrzuci. Zawsze mi się już nie chce, albo mam tego za dużo, przecież ja też czuję, jest mi smutno i radośnie, zimno i ciepło, mam rodzinę, dwoje dzieci i żonę. Co prawda żoną jestem już 20 lat po ślubie, to takie średnie, teraz niemodne, ale jestem. Ale kiedy mi się już nie chce, to częstokroć staje mi taki obraz. Jest taki bardzo fajnie zrealizowany film na YouTubie. Inaczej niż te wszystkie dokumenty wcześniejsze, kiedy to Janka Wiśniewskiego niosą na tych drzwiach zabitego. I zawsze jak już nie mam siły, albo wydaje mi się, że mi się nie chce, to włączam sobie ten film. Albo patrzę na zdjęcie mamy. I zawsze mi się na nowo zachciewa. Od
początku to wszystko prowadzić. I obiecuję wam, że jeszcze im się stonoga trochę poczka. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Zapomniałem jeszcze pan Kamil Całek. Kto z państwa będzie chciał, a to już zostawię tu dla pana miejsce. Jak ktoś chce się wpisać na nasze listy, to proszę listy poparcia podpisać. Natomiast chętnie z państwem za chwilkę sobie na zewnątrz, bo to jest dość ciepło, postoimy, bo pogadamy. Jak to w Krakowie, nie wiem, zawsze macie czas. Szanowni państwo, kto chce partycypować w tworzeniu naszej partii, naszego ugrupowania, serdecznie zapraszamy. Na każdym stopniu, że tak powiem, wtajemniczenia. Listy poparcia, które musimy zebrać, tak jak każda partia polityczna, znajdują się przy wyjściu. Także zapraszam do współpracy, proszę pisać maile, proszę dzwonić na stronach Facebookowych. Wszystko jest podane. Możemy razem stworzyć coś samego. Proszę chwileczkę poczekać. Tam jest. Sekundę. Mam tam, mam będzie miał jeszcze ten mikrofon? To weź ten mikrofon, żeby się nic nie nagrywało.